Cześć, witajcie. W dzisiejszym filmie chcę Wam pokazać, przedstawić i omówić takie małe urządzonko. Jest to laser liniowy firma Yato YT30410. Laser ten wyznacza nam kąt prosty, zawsze. Więc po włączeniu linie lasera są czerwone, mamy kąt prosty, zasięg pracy tego lasera jest to 10 metrów, dokładność 1 mm na metr, długość wiązki to jest 620 do 690 mikrometrów, czas pracy 10 godzin, zasilany jest dwoma bateriami AA, czyli grubymi paluszkami. Tutaj na podstawie, to podstawa, na podstawie jest taka blacha metalowa, która jest zamontowana do, przyczepiona do magnesów neodymowych. Możemy używać jej na tej podstawie metalowej, jeżeli stosujemy ją na podłodze. Jeżeli potrzebujemy przypiąć laser do, powiedzmy, profila, to wtedy po prostu ściągamy blachę, zakładamy laser na profil i on nam wtedy już wyznacza kąt 90 stopni, jeżeli potrzebujemy pod układanie płytek, czy jeżeli potrzebujemy, nie wiem, na ścianie wyznaczyć jakieś pole, gdzie będzie pomalowane, czy będzie tapeta, to nic innego nie robimy, jak ustawiamy go tak, jak ma być ustawiony. Tutaj macie jeszcze libelkę, żeby dokładnie Wam pokazać, czy poziom, nie? Jeżeli macie jak ten, na przykład przyczepić go tu do jakiegoś, do czegoś, powiedzmy ustawić, znaczycie sobie ołówkiem linię i już macie ustawiony. Tu jest kąt prosty, potrzebujecie odległość, znaczycie, przykładacie tam, bo wiecie, że tam jest ten, robicie piona i macie gotowe, nie? Potrzebujecie przykleić jakąś tapetę, sztukaterię, cokolwiek. Takie małe urządzenie jest bardzo przydatne. Jest fajne. Wykonane jest z ABS-u, czyli jeżeli by nam spadł ten laser, to on się od razu nie rozwali, wiadomo, jest odporny na uderzenia. Spód jeszcze posiada tutaj dwa takie wyprofilowania. To jest po to, że jak na przykład kleimy płytki, to możemy sobie tutaj po prostu podjechać i wyznaczyć sobie fugi. Ja Wam za chwilę to pokażę tutaj na zbliżeniu, jak to działa. Waga tego urządzenia to jest 575 gram. Jest to naprawdę małe, fajne urządzonko. Tutaj jak gdyby nie ma możliwości zamontowania na żadnym statywie, ale do tego służą inne lasery, tak? To jest laser jak gdyby pomocniczy, który ma nam wyznaczyć, wytrasować kąt prosty. Przy płytkach bardzo ważny temat, taki mały cyk kładziecie, układacie po tym macie. Ja z tym laserem już pracowałem, bardzo fajnie się sprawdza podczas właśnie kładzenia płytek. Niestety nie miałem możliwości nagrania Wam filmu, ale przy najbliższej okazji nagram film z pracy, jak praca wygląda z tym urządzeniem. Tutaj jeszcze z tyłu, można powiedzieć, jest skala ze stopniami. Od 0, można powiedzieć 105 stopni do 90. Także jeszcze oprócz tego, że tu macie kąt 90 stopni, to jeszcze możecie sobie zaznaczyć na przykład inny kąt i wtedy ten kąt przenieść na laser. Nie? Jak gdyby bardzo proste w obsłudze. Fajne, małe, podręczne, zmieści się do każdej skrzynki. Ja go trzymam właśnie w skrzynce glazurniczej. Bardzo fajnie się on tam mieści, bo nie zajmuje dużo miejsca. Jest ładowany na baterii, znaczy jest zasilany dwoma bateriami, a ja akurat używam akumulatorków z racji tego, że dużo pracuję z laserami, więc ładuję sobie cztery akumulatorki. Jeżeli mi się te wyładują, wymieniam na kolejne naładowane. Teraz zrobię Wam tu ze zbliżenia
pokażę Wam, o co chodzi, jak ustawić sobie te płytki, jak wyznaczyć sobie fugi w płytkach. Ja bym polecał do płytek, bo zapalicie, on się nazywa tak naprawdę laser gazowniczy, więc może mieć zastosowanie gdzie indziej, ale producent mówi nam, że najlepsze zastosowanie będzie właśnie podczas układania glazury, bo ten kąt prosty będzie mieć zawsze zachowany. Tak się prezentuje laser z bliska. Tutaj jest włącz, wyłącz. Dwie libelki do wypoziomowania. Skala, o której Wam mówiłem, znajduje się w tym miejscu, tutaj, na tym całym boku. Wszystkie informacje na nim są zamieszczone. Potrzebujecie wyznaczyć kąt prosty. Sobie stawiacie ten laser. Włączacie go. No i Wam tu świeci, nie? Widzicie, jak Wam świeci. I na przykład widzicie, że tą płytkę musicie dosunąć. I teraz macie idealny kąt prosty. I jak będziecie układać od tego momentu, to te płytki wszystkie będą ułożone w kącie prostym. Nie musicie go tu trzymać, bo on się spiera. Potem, jak już macie więcej tych płytek ułożonych, wyciągacie ten laser. Możecie go przełożyć gdzie indziej, bo ten laser tak samo możecie przełożyć. On może być oparty tutaj na jednej płytce i tak samo będzie Wam wyznaczał tutaj tą linię. On tutaj świeci tą wiązką. Bardzo proste urządzenie, bardzo łatwo się go ustawia. Przykładacie. No i tutaj Wam jeszcze to pokażę, że to pomieszczenie może nie ma 10 metrów, ale wiązkę lasera widać. Tutaj jest dość jasno, bo tu świecą dwa halogeny, w sumie jakieś 13 tysięcy lumenów, także no, tak go widać na ścianie, więc spoko. Producent podaje, że zasięg tego lasera jest 10 metrów. Ja Wam pokażę, że ten laser potrafi świecić na 12 metrach. Tak jak widzicie, on tutaj jest na tym stole. Wiecie, bo teraz to zasłaniam. Tu jest widoczna wiązka, widać, nie? Świeci. I widać ją do samej ziemi. Widzicie? Świeci sobie. To tam jest ten laser. W tamtym miejscu, w tamtym pomieszczeniu. Także tutaj tak na kroki mierząc jest około 12 metrów. To naprawdę daje radę. Także do układania płytek, do wyznaczania kątów na płytkach, super sprawa. Filmy będzie już na tyle. Dajcie znać, co sądzicie o takim laserze, czy używacie, czy mieliście styczność z laserami liniowymi, czy używaliście już jakichś też innych laserów firmy Yato. Dajcie mi znać, jak one się Wam sprawdzają podczas pracy. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, lajkowania. Pozdrawiam i życzę miłego dnia.